No to witam serdecznie. Z tej strony oficjalnie Andrzej Kluta. Kłaniam się z Łodzi. No i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej prezentacji, jak widzicie, firmy Skyway, nowoczesnej technologii transportu strunowego. To jest właśnie temat dzisiejszej prezentacji. I jak co tydzień oczywiście takie prezentacje mają miejsce o tej samej porze. Słuchajcie, czym jest Skyway i kto za całym przedsięwzięciem stoi? Stoi m.in. Anatolij Edwardowicz-Winicki. Jest to osoba, która już 39 lat rozbudowywuje tą technologię, przygotowywuje ją do wdrożenia w świat, w życie i jest na bardzo dobrej drodze. Jest to osoba, która ma wiele tytułów, wiele odznaczeń, masę dyplomów, tak jak widzicie, w tej chwili 30 dyplomów, wydała 18 książek, ponad 200 różnych naukowych prac, no i 140 wynalazków opatentowanych, które są oczywiście patentami na cały świat, Rosję, Europę i świat. I to jest najważniejsze, bo te wszystkie innowacje technologiczne są właśnie zastrzeżone. Nikt nam tutaj się nie z nowym pomysłem nie wedrze. Osoba no, niezwykle utytułowana, bo przecież skończył szkołę kolejnictwa, wynalazca, główny konstruktor i projektant firmy Skyway. I oczywiście największy pakiet posiada udziału firmy. To tak na marginesie, bo osobiście kto będzie chciał, też będzie miał przyjemność się spotkać już w Berlinie. 23 będziemy mieli targi, na których przedstawimy to, co mamy to, co firma ma do zaoferowania, a później będzie konferencja, na której właśnie poznacie tego przyjemnego pana. Ok, tu jest zarząd, który się mieści w 15 biur, już ponad, grubo ponad 100 osób pracuje nad przygotowaniem projektów, nad przygotowaniem różnych kalkulacji, kosztów zużycia materiału i to wszystko robią dla wielu zleceniodawców w wielu państwach, takie mają zainteresowanie. Wiadomo, wszystko się zaczęło wiele lat temu po wielu próbach otrzymania finansowania. W tym momencie już mają wystarczające środki, aby uruchomić cały potężny proces rozwoju firmy. Także to są tutaj tylko inżynierzy, projektanci, natomiast jest osób znacznie więcej, którzy współpracują z firmą Skyway, bo przecież trwa budowa parku testowego i tam są przecież też budowlańcy, są inżynierowie i konstruktorzy, którzy też w tej chwili budują modele, prototypy na wystawę i oczywiście do kolejnych testów. Także no jest tutaj bardzo spora grupa osób. Tak jak wspominałem, w 1977 roku już powstał ten projekt, ponieważ Anatolij Winicki przewidział, że za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będzie tak duże zatłoczenie w wielu, wielu miastach, a praktycznie w każdym większym, że nie wystarczy tradycyjny sposób przemieszczania się na naszych drogach przez wszystkie inne transporty, łącznie również z powietrznym. Dlatego pomyślał, że najlepiej będzie, jeżeli umieści się tor kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów nad ziemią, bezkolizyjnie będzie mogło się to poruszać i takie rozwiązanie właśnie zaczął wdrażać przez wiele, wiele lat. No i to oczywiście trzeba tutaj naprawdę chylić czoła, bo rzadko kto byłby tak wytrzymały i wytrwały w swoich działaniach, bo przecież na początku to nie przynosiło żadnych pieniędzy, więc z ideą tyle lat wytrzymać aż do tego momentu, naprawdę już w tej chwili poważnych przygotowań
to trzeba być niezwykle osobą, no, jakby twardą i pewną tego, co ma do zaoferowania. Tu w 2009 roku odbyły się takie pierwsze testy. Jak widać, pod Moskwą te testy skończyły się tutaj nieudanie, więc też ta droga nie była taka lekka od początku w kierunku całej. Witam Chicago, witam, witam Krysiu, witam. Także ta droga nie była taka łatwa, ale oczywiście kolejne testy już potwierdziły, że ta technologia ma prawo się sprawdzić i ona będzie bardzo dobrze działała w przyszłości. Jakich mamy pięć największych technologii, bo to też jest ważne. Maszyny włókiennicze, parowozy. Ja jestem z Łodzi, więc jakby ten przemysł jest mi bardzo bliski i tu jakby jest tego, była cała masa w XIX wieku przynajmniej. Kolej, temat, o którym tutaj właśnie mówimy, prąd, każdy ma, każdy używa. Auta, petrochemia i przemysł samochodowy, czyli paliwa i pojazdy, też praktycznie każdy posiada. I ostatni z tej listy, piąty, największy technologiczny, jakby taki impuls, to jest internet. Internet, dzięki któremu możemy zarabiać na odległość, nie spotykając się nawet, możemy budować swój biznes. No ale kolejnym, szóstym, i tu już bardziej ten temat można rozwinąć, jest właśnie firma Skyway, technologia strunowa. Mamy tutaj wyróżnione trzy jakby modele do transportu miejskiego, transportu towarowego i super szybka kolej high speed. Pierwszy pod nazwą Unibus do ruchu miejskiego będzie się poruszał z prędkością 150 km na godzinę, przewóz do 100 osób i dystans do 200 km. Drugi transport Unicar, przewóz płynów, materiałów wszelkiego rodzaju, gruzu i szczególnych ładunków niebezpiecznych. Prędkość do 120, dystans 10 000 km. Niezwykle bezpieczne i na każdą pogodę uniwersalne pojazdy. I super szybkie, prędkość 500 km, pojemność do 500, no nawet więcej, bo to jest wszystko do przygotowania na odpowiednich odcinkach według zapotrzebowania i dystans do 10 000 km, więc też całkiem sympatycznie. Te dwa modele, Unibus i High Speed, super szybki, będą wystawione na targach InnoTrans w Berlinie od 20 do 23, na co Was serdecznie zapraszam, bo tylko tam otrzymacie pełne potwierdzenie słuszności wyboru, który być może już podjęliście albo podejmiecie za chwilkę. Po informacjach, które możecie oczywiście przeczytać na wielu, wielu stronach, wielu materiałach. Dlatego warto tam być, nawet nie tylko dla Was, bo Wy możecie, jesteście już jakby przekonani, ale dla Waszych znajomych. Będąc tam, będziecie mogli powiedzieć: byłem, widziałem, słyszałem, potwierdzam, tak jest. Jest to wielki, wielki temat międzynarodowy, który naprawdę zdominuje świat. I to jest największa inwestycja, jaka kiedykolwiek powstawała. Dlatego warto, naprawdę warto tam być. I tu mamy wydanie jeszcze takich małych modeli, też miejskich, do przewozu jednej, dwóch, pięciu osób. Mają zastosowania różne, bo przecież można je umieścić na szczytach, jak kolega na gubałówce. Można również w miastach zwiedzać poprzez takie unibiki różne piękne i historyczne miejsca z góry, tak? To są fajne modele, one również będą wystawione na targach. I teraz, jakie są cechy i zalety całej tej kolejki? No przede wszystkim jest ona przyjazna środowisku z wielu względów.
Pierwszy to jest taki, że można ją zastosować na każdym terenie. Te podpory mogą być co 50-60 metrów, w związku z tym nie kolidują jakby tutaj ze środowiskiem naturalnym. Mogą być ustawione w górach, lasach, rzekach, dolinach i w morzach, rzekach. Są na to przygotowani, więc naprawdę nie trzeba rujnować setek tysięcy hektarów, żeby postawić, żeby puścić jakąś linię, nie wiem, kolejnej kolei czy kolejny pas drogowy. Oczywiście nie wydziela ona praktycznie żadnych zanieczyszczeń, bo 99% napędu jest poprzez silniki elektryczne zasilane solarami umieszczonymi na tej całej kopule górnej, na tych szybach. W związku z tym no, nie wytwarza dźwięków, jest wszystko no, w miarę w normach przyjętych międzynarodowych i dzięki temu nie płoszy się zwierząt, nie płoszy się również innych gadów, które być może w lasach przebywają, czyli zgodnie z środowiskiem. No i jest ona również bardzo tania w eksploatacji, tania jest również w budowie, ponieważ budowa jest kilkukrotnie, takiej kolei jest kilkukrotnie tańsza niż konwencjonalne odpowiedniki w tej chwili, które są stosowane. I tu mamy jeszcze socjalny, ponieważ koszt biletu też będzie bardzo tani, około 8 dolarów za 100 kilometrów. Bezpieczny, bo przecież, słuchajcie, te maszyny będą się poruszać po swoich niezależnych torach. To oznacza, że nie będzie tu konfliktów, tu nie ma skrzyżowań, tu nie ma jakichś niebezpiecznych sytuacji, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu. W związku z tym można wyeliminować do, nie wiem, 99% wypadkowość, która na świecie jest bardzo duża, bo przecież około 1,5 miliona rocznie osób ginie w wypadkach drogowych i lotniczych. W sumie jest to bardzo duża grupa i trzeba z tym walczyć. To jest potężna wartość dodana, którą powinniśmy brać pod uwagę. Komfort, bo przecież właśnie dzięki bezpośrednio można bez przesiadek dostać się do miejsca docelowego. Długowieczność, wytrzymałość, taka kolej jest przewidziana na 100 lat użytkowania poprzez również zastosowanie wielu patentów przez firmę. Na chociażby powłokę ocynkowaną, która nie będzie korodować. Życzliwa środowisku. Mówiłem, antyterrorystyczna, odporna na terroryzm i wandalizm. Jak najbardziej tak, nie tak łatwo zniszczyć tą konstrukcję, a tym bardziej podrzucić coś do takiej kolejki, która jest kilkanaście metrów nad ziemią. Zasoby naturalne wykorzystuje, bo wykorzystuje słońce. Wiem, że silniki też są przygotowywane magnetyczne, neodymowe, oparte na magnesach neodymowych i to też jest bardzo ciekawa technologia. Innowacyjna, nowy system transportu obecny na świecie, którego jeszcze nie ma. Ok? Tak wygląda w przybliżeniu napęd na jednym z tych pojazdów miejskich. Przede wszystkim są to idealnie gładkie koła i idealnie gładkie szyny, właśnie które wyglądają w ten sposób w przekroju. Struna, transport strunowy nazywa się właśnie dzięki temu, że w środku jest zatopionych kilkaset cienkich strun połączonych ze sobą, zespolonych takimi obejmami. Wszystko jest oblane specjalnym elastycznym i wytrzymałym betonem, też opatentowanym, a z wierzchu idzie stal i powłoka ocynkowana również opatentowana. Więc tych patentów wielu
wielu konstrukcjach i tych urządzeniach mechanicznych, silnikach jest bardzo wiele. Dlatego ich aż uzbierało się 140. Także to są tego typu rozwiązania. Kolejka może się w tym samym czasie poruszać nad, jak i pod, zawieszona według uznania i według przydatności w terenie. Okay. Tu mam jeszcze takie ciekawe rozwiązanie, projekt zaprojektowany dla Arabii Saudyjskiej, ponieważ oni lubują się w wyspach, wysepkach, mają już ich sporo, w związku z tym bardzo dobre takie przemieszczanie by było nad ziemią, nie tylko gdzieś tam statkami czy promami, ale można puścić taką linę, strunę zawieszoną nawet kilometr czy do 2 kilometrów od punktów. W związku z tym, jak widzicie, taka lina oczywiście będzie zwisała i ta parabola będzie nawet dochodziła do 50 metrów, co pozwoli tak naprawdę odzyskać 100% energii, bo taki pojazd siłą grawitacji pod własnym ciężarem z jednego punktu A zjedzie, wjedzie do punktu B siłą ciągu i dzięki temu nie potrzeba tutaj energii. Słuchajcie, no takie coś jest w ogóle szokujące. Przygotować coś, co pod własnym ciężarem poprzez prawa fizyki będzie się przemieszczać. I te rozwiązania są też przygotowane. Oczywiście nie tylko dla Arabów, każdy może je mieć. Można połączyć wieżowce, drapacze chmur, na górnych kondygnacjach połączyć różne filie firm i puścić te unibiki, na przykład te małe pojazdy, które na 2-3 osoby wystarczą, a mogą jeździć tak naprawdę w ruchu ciągłym jeden za drugim. No i to co podstawa, słuchajcie, po co my tu jesteśmy i po co mówimy na ten temat? Mówimy na ten temat, ponieważ firma Skyway zbiera pieniądze właśnie na sfinansowanie tego ekotechnoparku, który widzicie, ponieważ no bez tego nie otrzymają certyfikatów i nie będą mogli się wystarczająco rozwijać, bo przecież każdy, nikt nie chce ryzykować, każdy chce mieć pewność, że ta technologia faktycznie działa, zniesie prędkości i ciężar, nacisk. No i po to jest przygotowywany ekotechnopark, który jest budowany w miejscowości Morina Gorka koło Mińska na Białorusi. Tam akurat udało im się znaleźć odpowiednią działkę, która docelowo będzie miała długości 30 km, bo jak widzicie, pierwszy tutaj odcinek z prawej strony, ten, o, on będzie, on jest już pierwszy kilometr pobudowany, w przyszłym roku być może jeszcze w tym będzie ukończona budowa, czy zaczęta i ukończona w przyszłym roku 15 km, a docelowo 30, po to właśnie, żeby sprawdzić najszybszą tą kolej maksymalnie na dużym odcinku. Drugi tor to tutaj, jak widzicie, to jest ten tor miejski. No i trzeci, cargo do transportu przeróżnych materiałów. Każdy mógł oczywiście, bodajże w kwietniu był festyn, na którym wiele osób, setki osób, gubernatorzy, inżynierowie, inwestorzy mogli być, mogli zasadzić w jeden dzień drzewka, a w drugim oczywiście wysłuchać konferencji, zobaczyć, co w tej chwili się tam dzieje na miejscu. Także na ten park, oczywiście ekotechnopark, potrzeba bardzo dużo pieniędzy. Jest to około 300 milionów dolarów. W związku z tym powstał pomysł, aby 3 lata temu powstał pomysł finansowania poprzez tak zwany crowdfunding udziałowy i dzięki niemu właśnie mówię ja do Was i poprzez przedstawienie propozycji, przedstawienie biznesu można nabyć pakiety udziałów
za gotówkę, tak? I te udziały za chwilę będą bardzo, bardzo wartościowe, dlatego warto ich nabyć jak najwięcej i jak najszybciej, zanim one zdrożeją, bo systematycznie według 15 etapów planu finansowego te udziały po prostu rosną na swoje wartości, a może inaczej, jest ich coraz mniej w ramach tych samych kwot. Ok, także to jest ekotechnopark. Można go oczywiście odwiedzić, sprawdzić. No i tak jak mówiłem, wiele państw już w tej chwili, bo przecież od wielu już lat wysyłane są różne oferty handlowe. Bardzo im się ta technologia spodobała i wyraziły chęć rozpoczęcia poważnych rozmów, ale w momencie, gdy nastąpi już ta certyfikacja po targach, później certyfikaty i zacznie się rozbudowa i przygotowanie całych tych hal produkcyjnych. I tak jak widzicie, Unia Europejska, Australia, Rosja, Boliwia, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie, a w tej chwili największymi partnerami i najpoważniej już to wygląda w Australii, w Zjednoczonych Emiratach. Rosja również w lutym wyraziła akceptację tej technologii po przedstawieniu oczywiście w Dumie Rosyjskiej i oczywiście przedstawieniu kalkulacji wielu, wielu niezależnych ekspertów. Udało się zdobyć akceptację i w tej chwili Rosja zrozumiała, że ta technologia jest naprawdę bardzo mocna, cenna w ich sytuacji gospodarczej, tych wszystkich sankcji, wiadomo, co się dzieje. Dzięki temu mogą bardzo, bardzo poważnie odbić się i jest to mega wielka szansa, myślę, że na miarę wielkiego Gazpromu. Ok, ale to oczywiście za chwilkę. Abu Dhabi, tutaj też jest informacja, ponieważ firma Skyway nie tylko zajmuje się przewozem strunowym, transportem strunowym, ale również ma patenty i rozwiązania, projekty na użyźnienie terenów pustynnych, a oni mają tego sporo. Dlatego również w miarę albo niezależnie, albo w ramach struktury tej kolejowej można rozciągnąć odpowiednie rurociągi, które będą zasysały wodę z morza czy z oceanu i oczyszczoną już poprzez specjalne filtry będą rozprowadzać na te tereny i użyźniać, zazieleniać ziemię, więc to jest dla nich bardzo atrakcyjne, czyli wykorzystają i zaludnią pustynię, nie będą musieli budować i nasypywać jakichś wysep czy półwyspów, bo tak też robią. Więc pomysłów masę, ogromne miliardy przygotowane na właśnie te rozwiązania i również Arabowie zauważyli wielki potencjał, niski koszt budowy i szybki okres budowy, szybki okres spłaty całej inwestycji. No i to jest właśnie też ciekawe. Słuchajcie, takim podstawowym przedstawicielem i partnerem, który współpracuje z firmą Skyway, jest pan Rod Hook z Australii. Jest to były dyrektor Ministerstwa Planowania Transportu i Infrastruktury w Australii Południowej. Ten pan na początku roku był oczywiście w Rosji, na Białorusi, w biurach. Obejrzał wszystkie projekty, był w ekotechnoparku, widział tą budowę rozpoczętą i cała ta technologia wyjątkowo go urzekła, ponieważ coś takiego u nich
podobnego już wiele lat temu jeździło. Też kolej zawieszona kilkanaście metrów nad ziemią, ale to była kolej spalinowa na kołach, na oponach pompowanych, jak w samochodzie. Była troszkę niebezpieczna, mało ekonomiczna. To wszystko było przestarzałe, ale jakby sam schemat działania kolejki zawieszonej kilka metrów nad ziemią jest im bardzo dobrze znany. I po takiej dokładnej analizie poprzez niezależną firmę konsultingową MBM, która oczywiście na swojej stronie i na stronach unicki.com można znaleźć tą ekspertyzę, z której wynika, że technologia Skyway potwierdzi, że jest kilkukrotnie niższy koszt zaproponowanej technologii w porównaniu do konwencjonalnych odpowiedników. Pod każdym względem nie mają sobie równych. No a już na targach w Berlinie wielu z Was będzie mogło się przekonać, że faktycznie tak jest, bo obok nas będzie jakby pseudokonkurent kolejka Hyperloop, która ma ogromnie duże koszty budowy. Droga jest w eksploatacji i zapewne niebezpieczna, bo tak jest skonstruowana. Także człowiek, który już rozgłasza wszemi wobec w Australii, we wszystkich mediach, w radiu, w telewizji i w prasie, w newsach, w wiadomościach największej oglądalności, pokazują tą technologię, mówią głośno i chcą ją wdrażać. Więc to są. Oczywiście jeszcze Rod Hook też stwierdził, że lepiej jest wybudować nową, nowoczesną strukturę, infrastrukturę tego typu, niż remontować tabor tramwajowy na przykład. No bo przecież to też kosztuje, a jednak nigdy nie będzie to, co Skyway przedstawia, i nigdy nie będzie tak oszczędne, tak nowoczesne. I to jest propozycja, żeby po prostu usunąć, co się da wprowadzić na nadziemną kolej. Można usunąć nawet słupy w wielu miejscach oświetleniowe i zawiesić na tej konstrukcji lampy drogowe, co pozwoli znów zwiększyć o jakiś tam obszar, teren i wyeliminować jakieś tam niebezpieczeństwo, bo przecież im mniej na drodze przeszkód do wjechania na nie, tym lepiej. Tutaj kilka zdjęć osób, które już promują i inwestują w firmę Skyway. Mają pewnie bardzo duże ilości pakietów. No i są to przedstawiciele, jak widzicie, Michał Delyagin, rosyjski ekonomista, politolog, specjalista od reklamy, doktor ekonomicznych nauk politycznych. Drugi pan Michał Kazin, ekonomista również z Rosji, urzędnik i doradca były prezydenta. Władimir Żyrinowski, osoba kontrowersyjna i znana w Polsce z faktów i wypowiedzi, lider partii LDPR w Dumie. Obecnie Sergiej Morozow, rosyjski mąż stanu, gubernator regionu Ulianowska w 2006 roku. No i prezes holdingu Nowotrans, wiceminister rosyjskiego systemu transportu kolejowego. Też parę lat temu. Więc to, słuchajcie, skoro takie osoby stoją za tym projektem, udostępniają, pozwalają udostępniać swoją twarz, oznacza to, że ten projekt jest absolutnie bardzo, bardzo poważny. W tej chwili na świecie jest ponad 250 tysięcy osób, które interesują się i w wielu przypadkach, w dużym procencie wspierają, inwestują w projekt. Wielu jest zarejestrowanych, ale jeszcze myślą, więc poprzez takie spotkania, webinary, można im otworzyć oczy, targi, które się odbędą we wrześniu. Technologia niesłychanie ciekawa, w której możemy nabyć właśnie udziały, w przyszłości akcje, a jak już będą akcje, będą na giełdzie, to oczywiście będziemy mogli
czerpać z nich dywidend, jeżeli akcji nie sprzedamy. Planowane wejście na giełdę pod koniec prawdopodobnie przyszłego roku, a do tego momentu właśnie pakiety, które w tej chwili widzicie, możecie mieć w bardzo, akcje mogą być w bardzo wysokiej cenie. Słuchajcie, co my mamy tutaj do zaoferowania? W ramach właśnie tego crowdfundingu udziałowego każdy z Was może wykupić pakiet. Co najciekawsze, wykupić ten pakiet na raty. Czyli firma nie dość, że idzie do masy. Junicki chce, żeby tysiące ludzi mogło wykorzystać tą szansę i mieć w przyszłości bardzo, bardzo cenne akcje, żeby zmniejszyć tą biedotę, która jest wielka na wschodzie. Ten procent biedoty. I to już mu się widać udaje, bo przecież 300 tysięcy osób w większości ze wschodu, Polska naprawdę jest jeszcze daleko, daleko z tyłu. Oznacza to, że wierzą, zbierają każdy grosz, aby kupić jakiś pakiet albo kilka pakietów dla rodziny, gdzieś tam dla bliskich. Jak widzicie, za 25 dolarów, tutaj pierwszy ten prostokąt, przez 10 miesięcy rata wynosząca, otrzymacie ekstra 26 250 udziałów. W drugiej opcji senior mamy 50 dolarów przez 8 miesięcy, czyli w sumie wydacie 400, ale macie już ich aż 60 400 udziałów. Za rok, pod koniec przyszłego roku, wartość przewidywana jednego udziału to 1 dolar. Więc słuchajcie, widzicie, ile tu jest dolarów już w niedalekiej przyszłości. I teraz, co jest ekstra? Oczywiście preferuję i bardzo polecam pakiety jeszcze wyższe, bo one są jeszcze bardziej atrakcyjne. Za 100 dolarów 175 tysięcy udziałów, czyli w sumie, przepraszam, za 1000 dolarów, bo to jest 100 dolarów, jest to rata miesięczna, i za 200 dolarów przez 9 miesięcy 405 tysięcy. W każdej opcji, w każdym tym pakiecie można otrzymać jeszcze dodatkowy bonus w wysokości 30%, pod warunkiem, że w ciągu 24 godzin opłacicie dwie raty, czyli dwa razy po 25, 50, 100 lub 200, albo w obojętnie którym czasie, jakim czasie wprowadzicie trzech partnerów, którzy wykupią również udziały. I w tym momencie macie ten dodatek naliczony. Co jest tych pakietów dużo, dużo więcej. Za 500, 1000, 2,5, 5 tysięcy dolarów przez 10 miesięcy są takie osoby, które stać, no ale tu już są udziałów, już jest wiele, wiele milionów. To dla firm, dla instytucji oczywiście troszkę większych, ale i dla indywidualnych osób, dla Was, Waszych znajomych też one mogą być. Bo każdy powinien zmierzać, każdy świadomy i poinformowany powinien zmierzać, by mieć kilka milionów. Wtedy się zaczyna zabawa i wiecie, że Wasze problemy już niebawem się skończą, bo ta technologia nie ma odwrotu, ona jest przewidywalna. Wiemy, że świat potrzebuje tej technologii, wiemy, my wiemy, a Wy możecie się dowiedzieć, że jest najtańsza ze wszystkich wydań, przyjazna środowisku, ekologiczna, ekonomiczna. To oznacza, że kto by nie wybrał tego modelu transportowego. Takie pytanie. Wydaje mi się, że absolutnie każdy kraj po nagłośnieniu, po tych targach zaczną się takie zamówienia, że mogą również się udziały skończyć bardzo szybko. Więc spieszcie się, wykorzystajcie właśnie ten czas jeszcze atrakcyjny, w dobrych cenach zakupić ileś udziałów, można ich naraz nawet kilka spłacać. Ok, no i to wszystko jakby z pierwszej części, co mam do przedstawienia. Tu jest oczywiście adres, firma jest zarejestrowana
w Anglii. Natomiast siedziba, office jest w Moskwie. No i oczywiście wiele innych pododdziałów, czy też filii, hal produkcyjnych, w których w tej chwili przygotowują materiały konstrukcyjne, betony, stal, szyny, napędy, karoserie. To wszystko już jest w trakcie. A wiele z tego zobaczycie, jeżeli pojedziecie w Berlinie. To jest pierwsza część. Nie wiem, czy robimy przerwę, czy od razu robimy prezentację planu wynagrodzeń, bo on jest króciutki, ale myślę, że od razu przejdziemy do rzeczy. Komu temat się nie podoba, może w tej chwili wyjść. Nie musi mnie słuchać dalej. Kto chce usłyszeć, jakie tu jeszcze można zarobić pieniądze, albo jak zarobić na swoje udziały, to właśnie w tej chwili mogę przedstawić. Bo nie trzeba mieć tu majątku, nie trzeba mieć nawet jednego dolara, żeby stać się posiadaczem wielu, wielu milionów udziałów. I to jest właśnie kolejna ciekawostka i kolejny jakby wielki ukłon w kierunku wszystkich osób na świecie, które są otwarte i są chętne do zarabiania. Słuchajcie, jedziemy dalej. Dobra, jedziemy dalej. Program partnerski. Program partnerski składa się z kilku jakby stopni w tej karierze. Pierwszy stopień, tak zaraz po rejestracji stajecie się klientem. Następny to jest partner, konsultant, lider, mistrz, ekspert i top ekspert. Tak to wygląda. I teraz co się za tym kryje? Każdy klient to osoba, która się zarejestruje, a nie opłaci. Natomiast po wykupieniu któregoś z pakietów stajemy się partnerem. I słuchajcie, i mamy następujący plan. Każdy z Was może otrzymać do czterech poziomów wynagrodzeń z Waszej grupy, którą zarekomendujecie bezpośrednio lub dalej pośrednio. I będzie to 15% na pierwszym poziomie, 4 na drugim, 2, 1 na trzecim. Od wszystkich comiesięcznych rat. Więc to nie są pieniądze też jednorazowe, ale powtarzalne tak długo, jak wasi partnerzy będą spłacać właśnie te raty. Następny poziom, konsultant, już ma 5 poziomów kwalifikacji prowizji. 15, 5, 3, 2, 1 na piątym poziomie, a żeby stać się konsultantem, należy samemu mieć już inwestycje minimum 100 dolarów i dwóch partnerów również po 100 dolarów. A łącznie między Wami a tym pierwszym bezpośrednim poziomie ma się znajdować 300 dolarów. Prosta kwalifikacja dostępna dla każdego. Jedziemy dalej. Poziom lider już troszkę wyższy, co wskazuje nawet ten tytuł. Aby zdobyć kwalifikacje, warunki, to jest 200 dolarów inwestycja własna, to jest do zrobienia w jednym dniu. W pierwszym pokoleniu 3 osoby i każda z nich również po 200. Natomiast między Wami a pierwszym pokoleniem w sumie tak czy tak musi być 2000 dolarów. Jak to czytać? No w ten sposób, że jeżeli jest trzech partnerów, którzy mają po 200, to jest 600, więc Wy powinniście mieć 1400. Jeżeli Wy macie 200, no to partnerzy na pierwszej linii powinni mieć 1800 dolarów w sumie. Czyli tych partnerów de facto powinno być troszkę więcej, żeby tą kwalifikację szybko wyrobić. Mamy w swoich grupach osoby, które mają po 50, 100, 150 osób, więc można
ponieważ ten temat bardzo, bardzo prosto się rozwija i tak jak długo się zajmuję, 14 lat marketingiem sieciowym i różnego typu programami partnerskimi, poleceniowymi, to nie spotkałem się z takim wydaniem biznesu bardzo twardego, mocnego, z mocnymi podstawami, z bardzo daleką historią, który by się tak fajnie rozwijał, ponieważ tu ludzie sami drążą temat, sami dzwonią, sami interesują się, tylko jeszcze frekwencja powinna być większa, żebyśmy nie byli sami w kółko z tymi samymi osobami. Dlatego to trzeba wykorzystać, żeby ten plan, z tego planu super skorzystać, to po prostu zapraszajcie na wszystkie prezentacje, które gdziekolwiek się odbywają, na żywo i online. Tutaj w tym momencie lider otrzymuje do 6 poziomów. Na pierwszym 15, 7, 5, 3, 2, 1. Czyli rozumiem, że chyba to rozumiecie, bo jeżeli ktoś z Waszych partnerów na pierwszym poziomie wpłaca na przykład za pakiet $100, otrzymacie z tego 15, czyli 15%, czyli $15. Pośredni 7, 5 i tak dalej, czyli partnerzy, znajomi Waszych bezpośrednich partnerów i znajomi znajomych i tak dalej. Tak to się odbywa w głębokości, w takiej strukturze tak zwanego unilevelu. No i teraz mamy warunki do mastera, mistrza następujące. Własna inwestycja $1000, trzech liderów, czyli tych, o których przed chwilką mówiłem, każdy po $200 z pierwszego poziomu oraz z własnej inwestycji ma być w sumie $5000. Czyli tutaj powiedzmy, no chwilę trzeba poczekać, ale są też kozacy, którzy mogą to zrobić w jeden miesiąc. No otwiera nam się już 9 poziomów, słuchajcie. Od 15 po 1 do 6 i od 7 do 9 0,5%. Ale z całej tej masy partnerów, którzy się tam pojawią, a to już może być bardzo duża liczba, bo kwestia tylko od ilu zaczniemy i z iloma będziemy rozmawiać, zbierać, żeby oni dalej powielili, zduplikowali ten schemat. Nawet każdy niech sobie dwóch partnerów albo w koło rodziny, czterech, pięciu przygotuje, zaprosi na rozmowę i niech wykorzysta tą szansę. Kolejny ekspert, kwalifikacja $5000, trzech masterów, z czego dwóch na pierwszym poziomie bezpośrednim, a trzeci może być głębiej w trzeciej jakby linii. Kwalifikacja i tu mamy wynagrodzenia na pierwszym 16, 1% nam podnieśli. No i od 7 do 9 pół, a od 10 do 20 0,2%. Słuchajcie, jeżeli każdy z Was zacząłby duplikować ten schemat, chociażby w trójkowym systemie, bezpośrednio trzech, właśnie po trzech, czyli będzie 9, 18, 27, 81 i dalej, to na 18 miejscu będzie ponad 3,5 miliona, dokładnie bym musiał to policzyć, ale bardzo, bardzo dużo partnerów. Można, tylko w pewnym momencie gdzieś ktoś przestaje przewodzić, przestaje o tym, czy ogólnie o biznesie mówić, nie pomaga, czy też nie podpowiada, żeby jednak ten temat zaczął żyć dalej w głąb tej organizacji, bo przecież powinien żyć, a jeżeli będziecie tego pilnować i zapraszać i przypominać, słuchajcie, zapraszajcie, przypominajcie Waszym znajomym o takich prezentacjach, to na pewno ta organizacja będzie potężnie rosła. Nawet na $25, gdzie dostaniecie ponad 35 tysięcy udziałów, jak się postaracie, słuchajcie, to jest już bardzo duży pieniądz, który może Wam w przyszłym roku podreperować albo wyprowadzić Was na wielkie wyżyny, bo czas i tak upłynie, i tak ten czas za chwilkę będą kolejne święta, dopiero co pamiętam, lampki wieszałem na Boże Narodzenie, więc no, czas leci. Ostatni poziom to jest Top Expert,
wynagrodzenie od 1 do 24 poziomu, z tym, że od 21 do 24 mamy 0,1%, ale to są i tak ogromne kwoty, tak? Jak mówiłem, na 18 poziomie 3,5 miliona osób, no to na 24 będzie wow, setki. Inwestycja własna nigdy oczywiście tak idealnie nie będzie, ale każdy ma taką szansę. Inwestycja własna 10 tysięcy, no tu już jest konkretna kwota i trzech ekspertów w sumie między Wami a pierwszym poziomem 30 tysięcy dolarów. I to jest wszystko, co tutaj trzeba zrobić. Na tu jest tabelka, która podsumowuje to, co mówiłem. Jeszcze jeden szczegół. Ktoś z Was, jeżeli będzie aktywny i w przeciągu miesiąca od rejestracji wprowadzi 9 osób opłaconych, otrzyma 1% ekstra od wszystkich tych partnerów naliczeń. Jeżeli zrobi kolejny krok i wprowadzi 19 osób, dostanie 2%, czyli plus 2, 17 i powyżej 20. 3%, 18%. Dodatkowo, to co nie wspominałem, ale jest ekstra bonusem, w 50% na każdym poziomie, 50% z 15, 50% z 5, 3, 2, 1% otrzymamy w postaci na konto tak zwane akcyjne, które oczywiście możemy wykorzystać na zakup udziałów za gotówkę. One być może jest ich troszkę mniej niż w tym wydaniu na raty, ale i tak są bardzo, bardzo, i tak to jest ekstra super dodatek. Więc można zawsze mówić i brać pod uwagę, że dostajemy 15 plus 7,5 to jest 22,5, 5 plus 2,5 to jest 7,5 tak naprawdę w sumie prowizji z jednego partnera, z każdego partnera, który płaci 1, 2, 5 lub 10 rat, spłaca je sobie systematycznie, zbiera kapitał, dzięki któremu otrzymuje oczywiście certyfikat imienny, certyfikat, w którym są zawarte numery tych właśnie udziałów, od którego do którego, bo firma oczywiście jest zarejestrowana w systemie międzynarodowym ISIN. A można sprawdzić te numery właśnie certyfikatów, że to wszystko się właśnie potwierdza. Więc certyfikaty mamy, możemy je oczywiście otrzymać na adres domowy wskazany. To kosztuje 10 dolarów dodatkowo i wszystko na ten temat, co można by tutaj powiedzieć o całym przedsięwzięciu. Marketing planu kumulacyjnego od chwili Waszej rejestracji, tak dokładnie, czyli nawet jeżeli nie polecicie, może nie wykupicie jakiegoś pakietu, możecie polecać i już na tym zarabiać i wtedy kupić pakiet. Też tak można. Wyprowadzenie środków to minimum 30 dolarów na kartę czy konto bankowe. Wpłata minimalna 15 dolarów, czyli tyle można minimalnie wykupić udziałów. Nie potrzeba żadnej kwalifikacji, a procenty aż do 18, jeżeli wykorzystamy jeszcze ten potencjał pierwszej linii. Wypłata wynagrodzenia do 24 poziomów. Nie ma ograniczeń na poziomie pierwszym, bezpośrednim, także czy 10, 50, 100, 200. Możecie rejestrować, możecie zapraszać i wykorzystać siłę internetu, która dzięki temu, że można potężne listy mailingowe budować, możecie stać się wielkimi w tym zakresie. No i to wszystko, co ja mam do przekazania. Szkoda, że nas jest tutaj tylko tyle osób. Ale jest to niemało. 17 osób w tej chwili, w porywach było nas 23. Fajnie,
Fajnie, że byliście. W takim razie, jeżeli macie pytania, to słucham. Jeżeli nie, to kończymy. Ja wyłączam tylko nagrywanie.